Witam serdecznie. Hop. I przeszedłem Wartę. Nie jest to takie trudne tutaj, w tym miejscu, w Zawierciu. To jest źródło Warty. Tutaj. Za mną kapliczka. Żeby każdy wiedział, że dokładnie z tego miejsca wypływa jedna z większych rzek Polski. A tutaj jesteśmy w czasie, który zwiastuje koniec upałów, koniec żaru. Wprawdzie nie nastąpi to tak od razu, z dnia na dzień. Musi najpierw przejść front jeden, później drugi. Musi nadejść chłodne powietrze, także to jeszcze potrwa kilkadziesiąt godzin. Ale w przyszłym tygodniu już rzadko, kiedy temperatury będą podchodziły pod 30 stopni Celsjusza. Zanim to nastąpi, oczywiście wystąpią burze tu i ówdzie, gdzieniegdzie nawalne, ale na Górnym Śląsku nie będą one tak intensywne, jak w centralnej części Polski. No i w przyszłym tygodniu temperatury nocą już spadną gdzieś do 12 stopni, a w ciągu dnia będą nawet koło 22-24 stopni, tak z reguły uśredniając 26. Zresztą prognozy długoterminowe mówią, że jeżeli chodzi o temperatury, to cały lipiec będzie troszeczkę powyżej normy, a jeżeli chodzi o opady, to w normie nic nie ulegnie specjalnie zmian. Także nadal lato, nadal pięknie, ale już bez narzekań, że jest tak gorąco, że nie da się żyć, że jest po prostu za gorąco. Będzie ciepło, nie gorąco. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.